Scena otwierająca przedstawia 19-letniego chłopaka o imieniu Eric Love. Został niedawno przeniesiony z poprawczaka do więzienia dla dorosłych o wysokim stopniu zabezpieczeń ze względu na swoje agresywne zachowanie. Jest to to samo więzienie, w którym jego ojciec, Neville, odbywa dożywocie. Zgodnie z zasadami więziennymi, Eric przechodzi najpierw szereg surowych kontroli bezpieczeństwa, podczas których jest zmuszony do rozebrania się. Następnie otrzymuje swoje więzienne ubranie, zanim w końcu jest eskortowany przez strażnika do swojej celi. Ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy Eric trafia do więzienia dla dorosłych, młody człowiek wydaje się sfrustrowany i przygnębiony. Gdy strażnik odchodzi, składa część swoich rzeczy w prowizoryczną broń i ukrywa ją w skrzynce świetlnej swojej celi. Następnie zaczyna urządzać swoją celę i wykonywać kilka ćwiczeń. Wkrótce potem wszyscy więźniowie są wzywani na lunch. Wychodząc, Eric zauważa sąsiada z naprzeciwka, który pali papierosa. Próbuje pożyczyć zapalniczkę, ale mężczyzna odmawia, twierdząc, że nie ma zapasowej. Eric zabiera więc swój talerz do kafeterii na śniadanie, gdzie wdaje się w kłótnię z Jagą, więźniem, który aktualnie rozdaje jedzenie innym. Jednak szybko zostają rozdzieleni przez strażników, którzy eskortują Erica z powrotem do jego celi. Później wychodzi na podwórze, gdzie obserwuje Jagę i jego członków bandy przeprowadzających jakieś nielegalne interesy. Krótko po tym Neville podchodzi do niego i ostrzega go, żeby nie sprawiał kłopotów w więzieniu i przestrzegał wszystkich zasad, żeby mógł jak najszybciej wyjść. Jednak Eric nie zwraca zbytnio uwagi na słowa ojca i po prostu wraca do swojej celi, co wskazuje na ich napięty związek. Neville także wraca do swojej celi, gdzie gapi się na szkic rodziny nuklearnej z napisem „Kocham cię, tatusiu”. Później do tej samej celi wchodzi sąsiedni więzień o imieniu McDonald i próbuje nawiązać rozmowę. Myląc go z oprawcą, Eric nagle atakuje go i powala nieprzytomnego. Wkrótce potem zdaje sobie sprawę, że mężczyzna umrze, więc wynosi go, żeby ostrzec strażników. Widząc przemoc, strażnicy więzienni kierują Erica, żeby stał w miejscu, ale ten ucieka z powrotem do swojej celi. Wierząc, że zaraz będzie ukarany, smaruje swoje ciało olejem dla niemowląt i łamie nogi stołu, żeby użyć ich jako broni, aby obronić się przed biciem przez strażników. Wkrótce potem zastępca gubernatora Haynes rozkazuje swoim strażnikom, żeby włamali się do celi, żeby złapać Erica. Jednak chłopak pobił strażników i zatrzymuje jednego z nich jako zakładnika. Twierdzi, że to, co stało się z McDonaldem, było wypadkiem i pyta, czy strażnicy wierzą mu. Kiedy to potwierdzają, Eric się poddaje. Strażnicy zakładają mu kajdanki i zabierają go do innej celi. Po drodze młody człowiek zaczyna ponownie się bić, co utrudnia strażnikom jego obezwładnienie. Wtedy wolontariuszka terapeutka więzienna o imieniu Oliver interweniuje i ratuje Erica przed strażnikami. Następnie wysyła go na izolację. Po tym spotyka się z gubernatorem, zastępcą gubernatora i innymi władzami więzienia, w którym próbuje ich przekonać, żeby pozwolili Ericowi uczestniczyć w terapii. Po chwili dyskusji gubernator proponuje mu specjalny rodzaj terapii z Oliverem, jeśli zgodzi się przestrzegać reżimu. Jednak zostanie ostatecznie wydalony z zajęć terapeutycznych, jeśli dojdzie do jakiegokolwiek innego aktu przemocy. Z drugiej strony Neville, martwiąc się o swojego syna, szuka pomocy u Dennisa, bossa przestępczego, który zarządza więzieniem. Ten się zgadza, ale mówi, że chłopak musi trzymać się z dala od kłopotów. Tego wieczoru Neville podkrada się do celi swojego syna, żeby przeprowadzić prywatną rozmowę. Mówi mu, żeby się zachowywał, bo strażnicy go zabiją i wydadzą to na samobójstwo. Eric przywołuje wtedy przeszłość, kiedy słyszał kłótnie swoich rodziców. Jednak Neville go ucisza i odchodzi. Następnego dnia, gdy Eric wraca do swojego skrzydła, zauważa, że Jagą wychodzi z pokoju. Widzi też swojego sąsiada z powrotem w celi z bandażem na głowie. To daje mu pomysł. Wciska się do pokoju Jagą, rozrzuca jego rzeczy i kradnie zapalniczkę. Następnie podaje zapalniczkę McDonaldowi i wraca do swojej celi. Kilka chwil później wściekły Jagą zaczyna krzyczeć na więźniów, domagając się wiedzieć, kto wszedł do jego pokoju. Tymczasem Eric delektuje się sceną z jego celi. W kolejnej scenie Neville zabiera swojego syna na spotkanie w grupie terapeutycznej prowadzonej przez Aliveira. Pomimo informacji, że jest to środowisko bez palenia, młody mężczyzna zapala papierosa, co skłania jego ojca do udzielenia mu reprymendy. Przed rozpoczęciem sesji wchodzi w kolejną kłótnię ze strażnikami, którzy następnie eskortują go z powrotem do celi. Zdając sobie sprawę, że Eric jest wciąż bardzo młody i jego emocje są nadal bardzo niestabilne, Oliver prosi członków grupy terapeutycznej, aby na niego uważali. W późniejszym ciągu dnia Jagą przekupuje trzech więźniów, aby zaatakowali Erica. W rezultacie włamują się do jego pokoju i zaczynają go atakować. Jeden z członków grupy terapeutycznej o imieniu Hassan zauważa to i spieszy mu z pomocą. Kiedy Eric ma zamiar zaatakować napastników, Hassan natychmiast go zatrzymuje, podkreślając, że odwet tylko pogorszy sytuację dla niego. Młody mężczyzna wydaje się przekonany przez jego słowa, więc uspokaja się i pozwala napastnikom odejść.
Następnego dnia Oliver odwiedza Erika w jego celi i wzywa go na sesję terapeutyczną. Zmieniając temat, Erik pyta, co robi w więzieniu, na co Oliver odpowiada, że uważa je za swoje dom. Gdy opowiada o wysłaniu do szkoły z internatem jako dziecko, Erik twierdzi także, że został wysłany do domu opieki w wieku 10 lat. Tam zabił człowieka, który próbował go zastraszyć. Po krótkiej pogawędce idą na sesję terapeutyczną, gdzie grupa mężczyzn z przeszłością pełną przemocy próbuje stawić czoło swoim historiom. Atmosfera szybko staje się napięta, a członkowie angażują się w zażarte dyskusje. Jednak Oliver udaje się rozładować sytuację i pomaga im zrozumieć swoją złość. W miarę upływu dni Erik zaczyna regularnie uczęszczać na sesję, zachowując spokojniejsze usposobienie niż wcześniej. Obserwuje format sesji i zaczyna też łączyć się z innymi członkami grupy. Jednak Neville jest zirytowany, że jego syn koleżeje się z czarnoskórymi więźniami. W rezultacie konfrontuje chłopaka, twierdząc, że poprosił go tylko o uczestnictwo w sesjach terapeutycznych Alveire, aby nauczył się kontrolować swoje emocje, a nie aby zaprzyjaźnił się z czarnoskórymi więźniami. W odpowiedzi Erik mówi, że nie chce, aby jego ojciec mieszkał się we wszystkie aspekty jego życia. Pewnego dnia Erik udaje się na siłownię, gdzie dołącza do Hassana i innych członków grupy terapeutycznej, aby ćwiczyć. Krótko potem wchodzi Neville i obserwuje ich. Kiedy Erik zauważa, że jego ojciec się przygląda, chce zrezygnować, ale członek grupy o imieniu Tyrone sprawia, że zostaje i kontynuuje trening. Później, gdy Erik bierze prysznic, nagle zostaje zaatakowany przez więźnia wysłanego przez Jagę. Mężczyzna próbuje go udusić, ale nasz chłopak udaje się go odeprzeć. Zmusza go także do ujawnienia nazwiska osoby, która go przekupiła. Usłyszawszy imię Jagi, wzburzony Erik sięga po swoją improwizowaną broń i kieruje się do swojej celi. Rozpoczyna śmiertelny atak na mężczyznę i wydobywa informacje na temat hierarchii w więzieniu. Dowiaduje się, że ostateczna władza leży u Dennisa, a nie u strażnika więziennego. Wściekły młody człowiek kieruje się w stronę celi Dennisa, próbując go zaatakować, ale zostaje zatrzymany przez swojego ojca. Erik skarży się potem na Jagę, że wysyła swoich ludzi za nim. Słysząc to, Dennis wzywa Jagę i wydaje surowe ostrzeżenie, aby przestał dłużej przeszkadzać Ericowi. Następnie wysyła Neville'a, aby porozmawiał z chłopakiem prywatnie. Widząc wielki potencjał w Eriku, doradza mu, aby przestał angażować się w głupie bójki i pracował nad sobą. Jednak chłopak nie wydaje się zainteresowany jego propozycją. Minęły kolejne dni, a Erik wydaje się zmieniać się na lepsze. Podczas każdej sesji terapeutycznej Oliver dostarcza grupie tematów, co pomaga Ericowi otworzyć się. Wydaje się być bardziej komfortowy w rozmowach w grupie, w przeciwieństwie do wcześniejszych dni. Ćwiczą także techniki radzenia sobie z gniewem, podczas których członkowie grupy celowo starają się zdenerwować Erika i obserwują, jak stara się zachować spokój. Ale gdy mu się udaje, wszyscy świętują, co ostatecznie wywołuje uśmiech na jego twarzy. Pewnego dnia Neville, obserwując postępy Erika, nagle wchodzi w środek sesji terapeutycznej. Następnie kłóci się z synem bez widocznego powodu. Jednak Erik nie ma ochoty wdawać się w jakiekolwiek spięcie z nim, co sprawia, że Neville opuszcza pomieszczenie. Ale gdy Hassan zrobi żart na temat incydentu, zostaje urażony i zaczyna przeklinać swoją rodzinę. Tyrone natychmiast interweniuje i ostrzega przed poruszaniem spraw rodzinnych. Pomimo tego, Hassan robi to, co prowadzi do gorącej kłótni między nimi. Erik w końcu zdaje sobie sprawę ze swojego błędu i przeprasza, ale jest już za późno, gdyż zamieszanie już zauważył gubernator. Wyrzuca Erika z grupy terapeutycznej, powołując się na naruszenie porozumienia. Oliver próbuje przekonać urzędnika do przemyślenia swojej decyzji, ale bez skutku. W następstwie tego Erik jest bardzo zły i rozczarowany swoim ojcem za wszystko to. W rezultacie idzie go skonfrontować i zaczyna go bić. Neville nie odpiera ataków, po prostu pozwala swojemu synowi bić się, aż do momentu, kiedy ten jest zadowolony. W trakcie tego Dennis próbuje interweniować, ale zostaje odepchnięty przez wściekłego Erika. W momencie, gdy wydaje się, że ktoś ma zostać zabity, strażnicy interweniują i eskortują ojca i syna z powrotem do ich odpowiednich cel. Po pewnym czasie Neville woła Erika, obawiając się, że coś mu się stało. Kiedy chłopak mówi, że strażnicy mu nie zrobili krzywdy, Neville wyczuwa coś złego, ponieważ Dennis nie pozostałby w milczeniu. Tego wieczoru przekonuje jednego ze strażników, aby go uwolnił, a następnie natychmiast obezwładnia go. Następnie udaje się do celi Dennisa, aby przeprosić za zachowanie swojego syna. Szef przestępców kłamie, mówiąc, że będzie chronił Neville'a i jego syna za wszelką cenę, ponieważ uważa ich za rodzinę. Jednak rzeczywistość wydaje się być inna, ponieważ strażnicy, pod wodzą Hainesa, włamują się do celi Erika i zaczynają go bić. Próbują go powiesić i sprawić, by wyglądało to jak samobójstwo. W trakcie rozmowy Dennis nagle atakuje Neville'a z zamiarem zabicia go. Jednak ten drugi go przezwycięża i ostatecznie zabija. Następnie spieszy do celi Erika, aby odkryć, że ten jest wieszany. W
Wściekły Neville walczy ze strażnikami i każe Hinesowi przeciąć linę, uwalniając w ten sposób swojego syna w ostatniej chwili. Dwaj mężczyźni mają wtedy wzruszającą ponowną jedność, gdy Eric w końcu uświadamia sobie, jak bardzo jego ojciec go kocha. Następnego dnia budzi się w izbie chorych po otrzymaniu leczenia. Następnie zostaje wezwany przez członków grupy terapeutycznej zza okna, którzy go wspierają i zachęcają, aby był silny. Po pewnym czasie Eric zostaje pod eskortą jednego ze strażników, który wyprowadza go, aby ostatni raz zobaczył swojego ojca. Okazuje się, że Neville zostaje przeniesiony do innego więzienia jako konsekwencja swoich impulsywnych działań na rzecz ratowania syna. Przed odejściem ojciec i syn obejmują się, a Neville wyraża dumę z bycia ojcem Erica.